Mój przepis na edukację kulturalną to współpraca osób z różnych środowisk i obszarów, instytucji kultury, artystów, nauczycieli. To jest budowanie relacji dla mnie z uczniami. Zajęcia praktyczne oraz nauczyciele otwarci na nowe sposoby nauczania. Nauczycielka, nauczyciel, któremu się chce. Twórcze podejście do edukacji. No to na pewno ciekawi ludzie, niekonwencjonalne pomysły, no i dobra zabawa. To jest spotkanie, to znaczy chciałabym się z kimś spotkać, wspólnie coś zrobić. To praktykowanie u mistrza, czyli artyści w szkołach, artyści w małych miejscowościach, artyści w terenie i sztuka w terenie. To umożliwienie uczniom po prostu działania, słuchanie uczniów i stworzenie takiej przestrzeni, w której mogą realizować swoje pasje. Otwartość, wykorzystywanie kreatywności dzieci przede wszystkim. Usłyszeć to, co oni mówią, wejść z nimi w prawdziwą rozmowę i zobaczyć, czego oni potrzebują. Mniej gadania, więcej działania.